Siemaneczko, ziomeczki! Pamiętacie mój ostatni filmik, jak robiłem wyścig niczym Robert Kubica, tylko ciężarówką, z Poznania do Berlina. Stwierdziłem sobie, że zrobię coś podobnego i to się działo na 24-godzinnym streamie z ETS2. Może byłeś, mordeczko, może ci nie było? No to było gdzieś z miesiąc, dwa miesiące temu, już nie pamiętam. No i tam zrobiliśmy sobie wyścig na Trackers MP. Tak, moderatorzy admini akurat nie patrzyli, nie wiem jak to się stało, wydaje mi się, że to było gdzieś godzina 10, jeszcze pewnie spali. No i zrobiliśmy sobie taki mega duży wyścig z kodami. Ja ogólnie robiłem troszeczkę na początku jako taki safety car, wiecie, samochód bezpieczeństwa. Ja ich tak wyprowadzałem na okrążenie, wiecie, okrążenie takie rozgrzewkowe, wprowadzające, zapomniałem jak ono się nazywa. I później tak samo z nimi zatrzymywałem się na światłach i gdy zapaliło nam się zielone światło, wtedy ruszaliśmy wyścig właśnie z Berlina do Poznania. Powiem wam, że to jest bardzo fajna trasa. Po pierwsze dlatego, że nie ma jakichś ogromnych, dużych zakrętów, a jak wiemy, Skody i w ogóle większość pojazdów Eurotracku z zakrętami to tak na bakier, szczególnie przy większych prędkościach. I naprawdę zarąbisty wyścig był. Ten wyścig chyba był do garażu albo do warsztatu w Berlinie, ale naprawdę kozak sprawa. Można się zarąbiście ścigać. Dodatkowo są tak jakby dwa pit stopy na tej trasie, ponieważ pierwszy pit stop to są pierwsze bramki na autostradzie, a drugi pit stop to są drugie bramki na autostradzie. Wiem, cała Polska. O, ale wypadek chłop miał. Dobrze! Wyszedłem na prowadzenie! Jest dobrze! O, ale mi się ładnie udało ten zakręt wziąć. Także jest szansa, jest szansa. Dzięki mi za suba. Jest szansa, żeby go wyprzedzić. Czekajcie. Udało się! Hurra! Nie wiem, który jestem. Ale nie jakiś ostatni. No i gdy przejechaliśmy ten wyścig, to zwycięzca wygrał chwałę i szacunek publiczności. Ale ogólnie nagrywam ten film, żeby was też również zachęcić. Tutaj zaraz wam się pokaże mniej więcej czas, jaki ja uzyskałem. Czekajcie, o tutaj czas wam się pokaże, jaki ja uzyskałem, jadąc w tym wyścigu. I wy możecie pobić taki wyścig. Sprawa jest bardzo prosta, możecie się organizować na multiplayerach, może już raczej nie na Trackers MP, ale może na innych, tylko nie wiem, czy na innych będą dostępne Skody, bo chyba nie. Broń Boże, nie chcę was namawiać do złego, do łamania jakichkolwiek przepisów ruchu drogowego, żeby później mi nie powiedzieli. Ja was do niczego nie namawiam, nawet wręcz odradzam. Dlatego musimy jeździć bezpiecznie, ale naprawdę zarąbista sprawa, bardzo wam polecam. No, co prawda nie zająłem pierwszego miejsca w tym wyścigu, ale zabawa była naprawdę przednia. To wszystko w dzisiejszym odcinku, chciałem się z wami tak podzielić taką fajną relacją z 24-godzinnego streama właśnie z wyścigów i zachęcić was do ścigania się w Eurotracku. Eurotrack to jest oczywiście symulator, to jest powaga, to jest zachowywanie wszystkich realistycznych zasad, ale czasami również można pokorzystać z tego potencjału, jakie studio SCS Software dla nas przygotowało i na przykład zrobić sobie z Eurotracka czy to właśnie symulator ciężarówki, czy symulator autobusu, czy symulator kuriera, czy też Need for Speeda, więc bardzo wam polecam i napiszcie swoje czasy w komentarzach, jakie uzyskaliście na tej trasie i również napiszcie, czy wam się takie coś podoba, czy raczej takiego czegoś nie lubicie. I koniecznie również zostaw subskrypcję na moim kanale, łapkę w górę i wbijaj na grupę Kuchenna Flota Majstrzel na Facebooku oraz mordeczko wbijaj na grupę Kuchenna Flotę na Discordzie. To wszystko, dziękuję, do widzenia.